Cześć, tu Kamil z Minuty z Ziemią. Ten krzew jest super metalowy. Dosłownie. To rzadka roślina gromadząca metale, a jej niebiesko-zielona żywica, gdy wyschnie, składa się aż w 25% z niklu. To 9 razy więcej niż możemy znaleźć w typowej rudzie niklu wydobywanej w kopalniach. Rośliny te są nawet sadzone w opuszczonych kopalniach niklu, by wydobyć z gleby pozostały nikiel, co zapobiega wyciekom toksycznych metali do cieków wodnych i czyni ziemię wokół zdatną do wszystkich zastosowań, takich jak rolnictwo. Krzewy są nawet sadzone na szczególnie bogatych w nikiel terenach, a następnie zbierane i przetwarzane, co pozwala wydobyć wystarczającą ilość metalu do osiągnięcia zysku. Wszystkie rośliny są w stanie pobierać pewne metale z gleby, dlatego że są one potrzebne do przeprowadzania podstawowych procesów. Nikiel na przykład jest niezbędną częścią azotowego cyklu roślin. Większość roślin zawiera jednak mniej niż 0,0005% niklu, i podobnie jest w przypadku innych metali. Więcej niż to okazuje się zazwyczaj toksyczne. Nadmiar niklu hamuje podział komórek i szkodzi chlorofilowi potrzebnemu do przeprowadzenia fotosyntezy w liściach, co ostatecznie prowadzi do śmierci rośliny. Jak więc rośliny gromadzące metale są w stanie przetrwać zawierając 50 tysięcy razy więcej niklu niż to normalne i co z tym robią? Nie jest to tylko wyłącznie kwestia biernego wchłaniania przez nie większej ilości metali z podłoża. Rośliny gromadzące metale aktywne pobierają znacznie więcej metalu niż zwykle, robiąc to poprzez produkcję większej ilości specjalnie przeznaczonych do tego białek. Podobne białka transportują metal do liści i zatrzymują go w zamkniętych kieszeniach w komórkach liści w cudowny sposób, powodując, że roślina nie umiera. Okej, ale w takim razie po co pobierać tyle niklu, jeśli ma się zamiar tylko go przetrzymywać? Być może inni zbieracze mogą być dla nas wskazówką w tej kwestii. Na przykład rośliny, które wykorzystują ten sam mechanizm do gromadzenia soli, innego składnika odżywczego, który zwykle zabija rośliny przy wysokich stężeniach. Jak się okazuje, zgromadzona sól przyciąga więcej wody z gleby. Taki mechanizm działa świetnie dla roślin żyjących na obszarach narażonych na suszę. Tymczasem rośliny gromadzące metale zużywają cenne zasoby energii, aby zgromadzić mnóstwo metalu, który wydaje się tylko leżeć i nic nie robić, prawda? Naukowcy sądzą, że te supermetalowe rośliny są, być może niespodziewanie, super toksyczne dla niektórych roślinożerców, którzy uczą się unikać ich jedzenia. Tak więc rośliny, które mogą pobierać toksyczne metale i przetrwać, same stają się toksyczne bez konieczności zużywania energii na wytwarzanie własnych toksyn obronnych. Tak więc, jeśli chcesz być zostawiony w spokoju, po prostu podkręć metal. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Minuta z Ziemią. Daj nam łapkę w górę i bądź z nami na bieżąco.